Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Board Games TV. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować nowość, którą wprowadziło wydawnictwo Piatlik na polski rynek. Jest to gra Skylands. Skylands jest od wydawnictwa Queen Games, więc możemy być pewni, że będzie tam dużo elementów bardzo dobrej jakości. Na czym polega gra Skylands? Skylands jest to świat, który został zniszczony, no i mieszkańcy starają się go odbudować. Spośród tych wszystkich porozrzucanych wysp, odłamków wysp, i starają się stworzyć archipelagi, które przyniosą, będą jak najbardziej efektywne, gdzie będziemy mogli zaludniać te archipelagi, te wyspy, i oczywiście te wyspy będą przynosiły nam jakieś tam punkty energii i punkty zwycięstwa. Więc zobaczcie, jak prezentuje się gra na stole, jak wyglądają zasady, i za chwilę wrócimy i kilka słów na temat tej gry ode mnie. Zapraszam Was serdecznie na materiał. Dobrze, przed nami rozłożona gra Skylands. Każdy z graczy otrzyma taką planszetkę, w której będzie budował swoje wyspy. One są dwustronne. Zalecane na początku jest, żeby grać z tymi startowymi wyspami. Później mamy pustą planszetkę i sami będziemy na początku gry układali początkowe ułożenie naszych wysp. Każdy z graczy wybiera swój kolor, bierze taki pioneczek, umieszcza go przed sobą i taką płytkę gracza, która jest dwustronna. Mamy stronę aktywną i pasywną. Za chwilę Wam powiem oczywiście, na czym to polega. Umieszczamy również na środku stołu planszę, na której mamy cztery akcje, które będziemy wykonywać, oraz mieszkańców na środku planszy. Mamy też również płytki wysp, które należy pomieszać i umieścić w takie zakryte stosy. Mamy również tam punkty energii, które będziemy zdobywali podczas gry, oraz takie płytki specjalne wysp, które też będziemy mogli zdobywać. I na czym polega gra? Gracze będą starali się tak rozbudowywać swoją tutaj planszetkę wysp, tak aby zdobyć oczywiście jak najwięcej punktów zwycięstwa. Jak wyglądają poszczególne akcje? Zaczynamy od gracza aktywnego. Bardzo ważne jest tutaj słowo ten gracz aktywny, bo aktywny gracz będzie otrzymał jakieś dodatkowe profity, jeżeli chodzi o wykonywanie akcji. Gracz, jeżeli zaczyna pierwszy raz, ustawia jakiś pionek, umieszcza na dowolnej planszetce akcji i wykonuje taką akcję. Pierwszą akcją, jaką możliwą do wykonania, jest to po prostu zdobycie, odkrywanie nowych wysp. Czyli gracz dostanie taką akcję, gracz aktywny bierze odpowiednią liczbę płytek. W zależności od liczby graczy. Jeżeli gramy w dwie osoby, to bierzemy trzy płytki. Czyli bierzemy tyle płytek, ile jest graczy, plus jeden. Umieszcza te płytki, tak? I następnie gracz aktywny może teraz wybrać jedną z tych płytek, bądź też też spasować. Jeżeli gracz wybiera płytkę, przypuśćmy, wybierze sobie taką płytkę, może ją położyć na dowolnym miejscu na swojej planszetce. Nie możemy oczywiście robić tak, żeby wyspy były innych kolorów. Może się zdarzyć, że może będziemy mogli umieścić tak płytkę, czy ta wyspa będzie dotykała rantu naszej planszetki. To jest też dozwolone. Gracz na przykład bierze sobie taką oto płytkę. Teraz, bardzo ważne, każdy z graczy zgodnie z kolejnością będzie mógł wykonać tą akcję, czyli kolejny z graczy po lewej stronie może wybrać teraz sobie jedną z tych płytek, bądź też spasować. Bonusem bycia aktywnym w tej akcji jest to, że gracz aktywny może na koniec wziąć dodatkowo ostatnią płytkę, bądź też spasować, czyli taki dodatkowy bonus. No i na przykład przypuśćmy, że on tą płytkę weźmie. Pozostałe płytki, które nie zostały wzięte, należy odrzucić. Kolejną możliwą akcją jest to akcja zaludnienie. Czyli gracze będą mogli zaludnić swoje zamknięte wyspy, czyli wyspy, które są zamknięte. Zaludniać możemy wyspy z lasem, z kryształami i takie góry. Żółtych wysp nie zaludniamy, są to miasta. Za chwilę Wam powiem dlaczego. No i na przykład gracz aktywny będzie miał możliwość takiego bonusu, że będzie mógł zaludnić dwie wyspy. Każdy z graczy po kolei będzie mógł zaludnić tylko i wyłącznie jedną wyspę. Czyli gracz na przykład może zaludnić sobie, będąc graczem aktywnym, tą wyspę i tą wyspę. Pozostali gracze będą mogli zaludnić tylko i wyłącznie jedną wyspę. Kolejną możliwą akcją jest to pozyskanie płytki takiej specjalnej. Gracz, zaczynając od gracza aktywnego, gracz wybiera jedno z dostępnych płytek. Aby móc w ogóle kupić taką płytkę, taka płytka ma koszt. Koszt znajduje się w lewym górnym rogu. Pokazuje nam, ile danych ludzików
danego koloru należy odrzucić. Biały jest to dowolny kolor. Bonusem będącym dla gracza aktywnego jest to, że gracz po prostu ignoruje tego białego ludzika. Czyli w tym wypadku aktywny gracz musiałby zapłacić 2 fioletowe ludziki. Pozostali gracze będą mogli również zakupić jedną z dostępnych płytek, ale już będą musieli zapłacić pełen koszt. Mamy różne płytki. Płytki, które są nie dające nam jakiegoś efektu, tylko po prostu dające nam jakąś dodatkową płytkę. Czasami może się zdarzyć, że dostaniemy jeden punkt na koniec gry. Są płytki, które są natychmiastowe, czyli po momencie, kiedy je dołożymy, od razu są aktywowane. Na przykład ta płytka, jak widzicie z takim piorunem, ta płytka pozwala nam na to, że jeżeli tą płytkę dołożymy do naszej wyspy i ją zamkniemy w tej chwili, w momencie jej dokładania, automatycznie możemy zaludnić całą wyspę, co jest bardzo istotne w tej grze. A na przykład da nam po prostu 2 punkciki. Są płytki, które są tak zwane, mają efekt stały i na przykład taka płytka ma efekt stały, na przykład taka płytka ma efekt stały, czyli taki znacznik nieskończoności. Czyli w momencie, kiedy ta płytka leży, będzie dawała nam dodatkowe profity. Na przykład ta płytka będzie nam dawała możliwość kupowania płytek tych specjalnych o jednego zielonego ludzika mniej. Niektóre oczywiście też przyniosą nam jakieś dodatkowe punkty. No i mamy płytki, które mają taką koronę, czyli są to płytki, które dają nam punkty na koniec gry. Czyli otrzymamy punkty na przykład za wyspy różowe i otrzymamy 2 punkty. Także to jest też bardzo istotne, żeby zdobywać te płytki. Koszt również tych płytek jest bardzo różny. Są płytki, które kosztują sporo, są płytki, które kosztują bardzo mało. No i ostatnia możliwość w grze jest to, że tak powiem, przeniesienie ludzików z wyspy niebieskiej do miast. Tylko z wysp niebieskich możemy przenosić tych ludzików i możemy tylko przenieść ludzików z zamkniętej wyspy niebieskiej do zamkniętej wyspy żółtej miasta. Bonusem będącym dla aktywnego gracza jest to, że gracz będzie mógł przenieść albo z jednej niebieskiej wyspy do 2 różnych miast, zamkniętych tych wysp żółtych, albo z 2 różnych niebieskich wysp do 1 miasta, bo na przykład będziemy mieli jakieś duże miasto i tam będziemy potrzebowali sporo ludzików. Teraz za każde przeniesienie ludzika do miasta otrzymujemy 2 punkty. Co nam daje ta płytka gracza? Jeżeli gracz na przykład stoi na tej akcji i przyjdzie znów jego kolej, będzie gracz mógł wykonać tą akcję jeszcze raz. Bo zawsze gracz musi wybrać inną akcję niż w poprzedniej rundzie, czyli musi przenieść ją na inną akcję. Ta płytka pozwala mu graczowi zostać przynajmniej raz w grze na to, żeby wykonać akcję drugi raz tam, gdzie stoi. Czyli taką płytkę odwraca, zaznaczając, że to wykorzystał. Jeżeli gracz na koniec gry tego nie wykorzysta, no to trzyma 2 punkty. No i gracze grają tak do momentu, kiedy któryś z graczy zapełni całą swoją wyspę, bądź też zostanie mu jedno pole, ewentualnie kiedy skończy się pula tych punktów. Te gracze będą potrzebowali punkty, będą gracze odejmowali niestety punkty za każde swoje wolne pole na planszetce minus 2 punkty, będą otrzymywali za każdych 2 swoich ludzików na wyspach 1 punkt, otrzymają również punkty za takie miejsca na wyspach, ale te wyspy muszą być zamknięte, czyli za każdą takie pole dla mieszkańca na swoich planszetce na zamkniętych wyspach otrzymają 1 punkt, dostaną również punkty za płytki, które posiadają na koniec gry, czyli na przykład taka płytka, on też to gracz punktuje, no i dodaje te punkty wszystkie zdobyte podczas gry. Gracz, który zdobył tych punktów jak najwięcej, wygrywa grę. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem, więc oczywiście jak przystało, trzeba coś o tej grze powiedzieć wam, czy ta gra jest fajna, czy też nie, czy nam się ona podobała. Zacznijmy jak zwykle od wykonania i tutaj nie mam do jakichkolwiek zarzutów, jeżeli chodzi o wykonanie gry, jeżeli chodzi o jakość. Bo naprawdę, mamy grube kafle, to wszystko jest z grubej tektury. Planszetka gracze jest również bardzo z grubej tektury, to nie jest cienkie, to się nie rusza. Jest ona dwustronna, więc możemy zagrać 2 warianty, tak jak wam mówiłem na początku. Wariant ten podstawowy, ewentualnie później możemy zagrać sobie wariant ten bardziej taktyczny. Zasami z tych początkowych płytek będziemy umieszczali sobie startowe części wyspy.
Mamy już sporo drewnianych elementów, jest to kolorowe, przyjemne dla oka, więc no jest wszystko w porządku. Największym minusem, jeżeli chodzi o grę, jeżeli chodzi o wykonanie, no to jest sama ta plansza akcji. No, moim zdaniem takiej wielkości płytka po to, żeby postawić cztery pionki, zobaczcie, jakie to jest porównanie, cztery pionki na to planszę, to po prostu jest za duże. Moim zdaniem to powinno być takie, żeby można było sobie cztery piątki postawić i z grafiką przypominającą, co to jest za akcja. Ja rozumiem, zapewne grafik stworzył jakieś tam ilustracje, no i chcieli to po prostu umieścić w grze, no i zrobili takie wielkie płytki, co moim zdaniem jest mało ergonomiczne i zajmuje dużo miejsca na stole i jest po prostu niepotrzebne. To jest taki mały minus. Drugim minusem, jeżeli chodzi o grę, to jest to, że instrukcja w języku polskim jest troszeczkę inna. Jest kilka błędów wkradły się w instrukcję, więc raczej polecałbym wziąć jeszcze wersję angielską i porównać, bo w niektórych miejscach, bodajże w przygotowaniu i tam w którychś akcjach, jest troszeczkę to pomieszane i jest kilka niejasności, jeżeli chodzi o wytłumaczenie gry. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o tłumaczenie gry, gra jest bardzo prosta. Mamy w grze cztery dostępne akcje, które gracz może zrobić. Te akcje są bardzo proste do wykonania, ale te akcje dają nam sporo pokombinowania i pomyślenia, jeżeli chodzi nad tą grą. Fajne jest w tej grze, to jest zaczerpnięcie. Oczywiście w tej grze nie uraczymy jakichś nowych mechanik. Moim zdaniem to wszystko zostało gdzieś skądś wzięte. Zapewne może Wam się skojarzyć pierwsza rzecz, myśl na temat tej gry, to, że tu jest zaczerpnięte troszeczkę z gry z Puerto Rico, jeżeli chodzi o wykonywanie tej akcji. Aktywny gracz wybiera akcję i pozostali gracze mogą tę akcję wykonać, a dodatkowo aktywny gracz dostaje jakiś tam bonus związany z tą akcją, że może zrobić coś więcej. Także gdzieś to już było, ale fajnie się to tutaj sprawdza. Troszeczkę jest tu akcji mniej do zrobienia niż na przykład w Puerto Rico i te akcje nie są już tak może skomplikowane. Co jeszcze ciekawego jest w tej grze, to, że gracze budują, tak? Czyli mamy planszetkę, budujemy sobie na niej i staramy się dopasowywać te wyspy, staramy się je budować, starać się ich największe, bo wtedy możemy tych ludzików więcej tam zaludnić, później możemy zdobyć więcej punktów za takie wyspy. Więc to jest też fajne, mamy tutaj taką grę kafelkową o budowaniu, łączeniu, też, także też to gdzieś skądś zostało zaczerpnięte. Podoba właśnie mi się w tej grze właśnie, że ten gracz aktywny dostanie troszeczkę więcej, czyli pójdziemy do jakiejś akcji, możemy zrobić coś więcej, ale to też fajne jest to, że pozostali gracze mogą coś w turze innego gracza zrobić. Cały czas coś się dzieje, każdy gracz jest w stanie cały czas coś zrobić, więc cały czas gra jest płynna, cały czas każdy coś może wykonać, więc nikt się nie będzie nudził przy stole, także to też jest bardzo istotne. Gra może być dla niektórych losowa, jeżeli chodzi o te wyspy, prawda? Bo te wyspy losujemy zakryte, no i wykładamy je, no i może być także taka sytuacja, że po prostu żadna z tych wysp nie będzie nam pasowała do tego, żeby ułożyć na naszym archipelagu. Ale istotne jest w tej grze to, żeby po prostu te miejsca zapełniać. Jak mówiłem, są wyjątki, jeżeli chodzi o umieszczanie tych wysp, ale można te wyspy, tak jak mówiłem, dokładać tak, że po prostu one będą wystawały, prawda? Bo ważne jest to, że na koniec gry za każde takie puste miejsce dostaniemy minusowe punkty, więc warto czasami tą płytkę dołożyć, aby po prostu ten pole zająć. No trudno, niestety nie zamkniemy jakiejś tam wyspy, ale też minusowych punktów nie dostaniemy. Fajnie rozwiązał to autor, że możemy wykorzystać taki żeton na to, żeby wykonać akcję jeszcze raz podczas swojej kolejki, jeżeli stoimy na którejś z akcji, żeby pod rząd po kolei móc wykonać drugi raz taką samą akcję, tracąc oczywiście dwa punkty na koniec gry, bo nie zdobędziemy tych punktów, ale możemy dzięki temu zdobyć dużo, dużo więcej punktów. Podobają mi się w grze również te kafelki dodatkowe, te bonusowe.
One są bardzo ciekawe, powodują, że każda rozgrywka troszeczkę będzie inna i w innym kierunku będziemy starali się troszeczkę iść. Na przykład są kafelki, które pomagają nam zaludniać od razu po zamknięciu. Są kafelki, które dają nam punkty na koniec gry, więc warto na przykład w tym kierunku iść, że na przykład weźmiemy taką płytkę. No i staramy się wtedy robić nasze archipelag tak, żeby po prostu mieć punkty z tych płytek. Także naprawdę, no, gra jest przyjemna, lekka, trwa w granicach 30-45 minut w pewnym składzie, więc nie jest to jakaś długa gra, łatwo się ją tłumaczy, ale nie jest to gra skierowana bardziej dla graczy zaawansowanych, raczej bym to kierował taki getaway, taki graczy dla średnio zaawansowanych, takich graczy familijnych troszeczkę, bo jest kolorowo, przyjemnie, zasady są proste, łatwo się w to gra, szybko się w to gra, więc taki target raczej ona jest kierowany. Gracze, którzy są już bardziej zaawansowani, mogą mieć troszeczkę taki niedosyć po rozgrywce, że no są te akcje, dają one troszeczkę pokombinowania, ale nie dają takiej satysfakcji, że jak skończymy tę grę, że no, że ta gra dała nam na przykład coś ciekawego. Tak po prostu zagraliśmy, jest fajnie, przyjemnie, wszystko działa, ale to nie jest aż takie, że wow, ta gra na pewno zostanie u nas na półce. Osobom, które dopiero wchodzą w gry planszowe, warto tą grę pokazać, bo naprawdę się podoba takim graczom ta rozgrywka. Co jeszcze warto wrócić do chodzi o rozgrywkę. Fajnie to zostało rozwiązane to, że ogólnie no, grę polega na tym, żeby przekierowywać mieszkańców z Wysp Niebieskich do miasta, za to dostrzymujemy punkty. I żeby te wyspy zielone i różowe też nie były jakieś tam na boku, właśnie wprowadzono właśnie te płytki dodatkowe, dzięki którym możemy kupować właśnie za te ludziki zielone i fioletowe ludziki, możemy kupować te płytki i dzięki temu właśnie możemy zdobywać więcej punktów. Także to fajnie zostało wszystko zrównoważone, żeby każdy kolor ludzika został bardzo dobrze wykorzystany. Podsumowując, tak jak mówiłem, przyjemna, lekka gra, familijna raczej dla takich osób, gdzie wprowadzamy kogoś, osoby bardziej zaawansowane raczej ominą ten tytuł z boku. Także na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was serdecznie oczywiście na kolejne materiały, kolejne recenzje na naszym kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. No i do zobaczenia.